To, co jest najważniejsze, to jest praca edukacyjna. Każdy z nas coś potrafi. Jeśli nie potrafi, to może się tego nauczyć. Jeśli uważa, że nie, to niech nie przychodzi, niech nie przeszkadza, niech nie zabiera głosu, niech siedzi w domu, niech narzeka i tak dopełni swego życia. Możemy się nauczyć bardzo wielu rzeczy. Oczywiście nie każdy z nas musi robić wszystko i tak nie powinno być. Od tego jest podział pracy. Już starożytni stwierdzili słusznie, że jest pewna kolej rzeczy. Żeby filozofować, to trzeba jeść. Czyli musimy dbać o tę sferę materialną. Żeby móc gospodarować, zdobywać środki, pożytkować je, musimy na nie bardzo ciężko zapracować. Ale musimy mieć do tego wolność gospodarczą, jak największą. Żeby nie było tak, że mamy normy, zakazy, nakazy, ograniczenia, regulacje. W końcu z tego, co robimy, bardzo niewiele nam zostaje, a reszta idzie na przeżarcie przez te różne pasożyty, które na nami siedzą, które żerują, czekają na tą świeżą krew i jest im zawsze lepiej niż nam. Ale żeby mieć tą wolność gospodarczą, to oczywiście musimy mieć wolność polityczną, bo bez niej ta cała nasza sfera, cały nasz wysiłek pójdzie tym bardziej na marne. I znowu, następna sfera działalności, walka o tą wolność polityczną w każdym możliwym zakresie. Do tego niezbędna jest wolność osobista. Trudno sobie wyobrazić działalność gospodarczą w warunkach wolności, działalność polityczną, jeśli sami będziemy zniewoleni, czy bezpośrednio, czy skrępowani znowu różnymi przepisami, nakazami, zakazami, które nam to będą umożliwiły, uniemożliwiały. Ja jestem z natury pesymistą. Uważam, że niewiele da się zrobić, prawie nic. Koledzy cały czas mnie strofują, mówią, że ja w ten sposób gaszę nadzieję, zabijam ducha, że tak nie można. Nie, dlatego właśnie coś robię, bo uważam, że bardzo mało można zrobić, ale to bardzo mało jest coraz większe. I dziś z satysfakcją po tych prawie 40 latach, gdy widzę owoce takiej działalności, ludzi, których już dzisiaj nie ma, którzy o tym mówili, ludzie, którzy już tej działalności zaniechali z racji wieku, stanu zdrowia, którzy to robili, i także moi rówieśnicy, którzy nadal to robią, widzą, że to przynosi efekt. Doczekaliśmy się czegoś, co jest wspaniałym darem dla nas, czego nie rozumiemy niestety. Wiele osób, nawet obecnych, jeszcze tego nie widzi i nie jest w stanie tego zrozumieć. To jest fenomen najmłodszego pokolenia, młodzieży, która wchodzi w życie. To są ci kilkunastoletni ludzie, którzy za rok, za dwa, za trzy będą wyborcami. I to są ci, którzy już dorośli, mają po 18, 20, 25 lat. To są środowiska wolnościowe, to są środowiska narodowe, to są kibice, którzy się unarodowili i są bardzo patriotyczni, mają swoje hierarchiczne struktury, mają wspaniałą działalność zewnętrzną, pokazują, że nawet w tych warunkach opluwani, wyzywani od faszystów mogą coś robić. To jest fenomen, którego nie wolno w tej chwili zapodziać, nie wolno tego zniszczyć. To młode pokolenie, które w tej chwili zaczyna działać, już działa, rozrasta się, jest coraz większe. Kiedyś ten margines był bardzo niewielki. Tych ludzi, którzy coś robili, młodych, było bardzo niewielu, byli stłamszeni, właściwie siedzieli w podziemiu. Taka była prawda. Nawet wyjście na ulicę z emblematami polskości, z pewnymi oznaczeniami zewnętrznymi, groziło tym, że byli napadani, byli bici przez bojówki lewackie, lewicowe, antify, różne krajtyki, jakieś inne rzeczy. Dzisiaj jest odwrotnie. Ta druga strona schodzi do podziemia, zaczyna się bać, czyli stan robi się normalny. Ale tym młodym ludziom trzeba pomagać, im nie wolno przeszkadzać. Oni zrobią bardzo dużo błędów. Wielu z nich się sparzy w tej działalności. Niektórzy odejdą, ale reszta zostanie. Najważniejsze jest to, że przed nimi jest kilkadziesiąt następnych lat. Oni zostaną i to, co my stworzyliśmy, albo co nie zostaliśmy w stanie takim, że oddajemy jeszcze gorszym niż powinniśmy, oni to muszą po nas przejąć i przejmą. Oni będą spłacać te długi, ten bilion dolarów, który narósł nie wiadomo kiedy, nie wiadomo z czego. Oni muszą walczyć o tą wolność gospodarczą, o tą wolność polityczną, o zmianę konstytucji. O wszystko musimy walczyć. To nie będzie walka być może powstańcza ze strzelaniem, bo nie ma na to ani możliwości, ani warunków, nie mamy siły. To jest siła moralna, jaką prezentujemy, bo za nami jest prawda.
i to jest siła polityczna, bo nas jest więcej niż ich, kilka razy więcej. Pamiętajmy o tym, że jeśli idzie kilka procent ludzi do wyborów, to cała reszta nie dlatego nie idzie, bo jest zadowolona, tylko dlatego, że jest tak zła, tak wściekła i w nic nie wierzy i nie widzi, co można zrobić. Im trzeba pomóc ze wszystkich sił. I to się zbieramy w określonym celu, żeby wypracować pewne formuły, sposoby działania. Będziemy oczywiście w jakimś stałym kontakcie. Ja uważam, że nie trzeba nic formalizować, nie zakładać żadnych struktur, organizacji, pisać statutów, występować o zatwierdzenie, później jakiś sędzia albo jakaś pani sędzia nam coś dopisze, ktoś nam coś zmieni. I to jest dzisiaj niepotrzebne. Co jest dla mnie wzorem? Właśnie te środowiska młodzieżowe. One nie tworzą struktur. Zakładają sobie stronę internetową, mają kontakt przez komórki, przez Facebooka w ciągu 10 minut w małych miejscowościach, małych, liczących po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oni są w stanie zorganizować kilkaset osób, które wychodzą na miasto i pokazują, że są w Polsce, że to jest ich miasto, że to jest dzień 1 sierpnia, 11 listopada, że to jest święto żołnierzy wyklętych, czy to jest rocznica powstania styczniowego, o czym nie wszyscy ci dorośli mieszkańcy miasta i ich rodzice mają jakiekolwiek pojęcie. Czyli można działać inaczej, w sposób współczesny, czyli nowoczesny, i będzie to sposób naprawdę bardziej skuteczny. Ale im jest potrzebna wiedza. Po to, żeby im tej wiedzy dostarczać, my musimy się stale uczyć. Musimy rozumieć, co się wokół nas dzieje. Musimy wyprzedzać pewne rzeczy. Tu wcześniej dyskutowaliśmy o kilku takich grupach problemowych. Mówiliśmy także o gospodarce, o pieniądzu. I powtórzę to już teraz w szerszym gronie. To jest bardzo prosto o tym mówić. Każdy myśli, że wie, że to jest proste, że to jest oczywiste. Każdy z Państwa ma przy sobie pieniądze. Czy papierowe, czy karty kredytowe, czy numery kont bankowych, ale to nie są pieniądze, nic Państwo nie macie, to nie jest tak naprawdę wasze. Pieniądz to jest coś, co jest w obiegu dlatego, że ma wartość. Możemy to iść zakopać, 100 lat później ktoś to wykopie i to będzie miało taką samą wartość, tylko pomnożoną, bo warunki się zmienią. Jeśli dzisiaj zakopiecie 100 zł, to za 10 lat będą wydrukowane nowe banknoty, a ten będzie unieważniony, czyli będzie skonfiskowany. Nie mamy tak naprawdę nic. Pierwszy lepszy, czy właściwie pierwszy gorszy rząd, który przyjdzie i powie, że robi wymianę pieniędzy, a z tym mieliśmy do czynienia wielokrotnie w naszych najnowszych dziejach, wymieni je i ograbi nas ze wszystkiego. Nie jest to nawet, to nie są nawet banknoty. To nie są noty bankowe, które potwierdzają, że bank ma na to jakiekolwiek pokrycie. Dzisiaj się to po prostu drukuje w profesjonalnych drukarniach, żebyśmy tego nie fałszowali, bo do fałszyzm ma prawo tylko rząd i instytucje do tego powołane, a my mamy tylko posłusznie wykonywać ich polecenia i słuchać tego, co nam mówią te różne gadające głowy, ci celebryci telewizyjni, którzy wszystko wiedzą lepiej, na wszystkim się znają lepiej i bardzo chętnie za nas zadecydują, podejmą za nas decyzję. A my mamy tylko posłusznie wykonywać ich polecenia i słuchać tego, co nam mówią te różne gadające głowy, ci celebryci telewizyjni, którzy wszystko wiedzą lepiej, na wszystkim się znają lepiej i bardzo chętnie za nas zadecydują, podejmą za nas decyzję. A my tylko mamy iść gęsiego do punktu wyborczego, jak gęsi na rzeź. Złożyć jajko, albo oddać krew, albo cokolwiek innego. I tak będzie. Pamiętam swojego ojca, który, jak mówił, przeżył 7 okupacji, 7 form państwowości polskiej. I on nie doczekał roku 89, ale mówił, już niedługo, to się wszystko zmieni. Mówi, ja nie doczekam, ale to będzie twoim udziałem. Tylko nie myśl sobie, że będzie tak, jak myślisz, że będzie. Mówi, w Warszawie na Marszałkowskiej będą burdele i to będzie zupełnie inaczej. A was będą łapali, będą wam ściągali krew, żeby spłacać długi, które zaciągną na to konto. Mówię to bardzo wulgarnie i brutalnie, ale tak od niego usłyszałem. I niestety to jest w znacznym stopniu prawdą. Wtedy jeszcze poznawałem, żyło pokolenie polskich niepodległościowców, Polaków zupełnie inaczej ukształtowanych, inaczej wychowanych. Ludzie z maturą byli na poziomie dzisiejszych profesorów, albo jeszcze lepiej wykształceni, bo egzamin maturalny był... Egzamin maturalny to było kilkanaście przedmiotów, to były języki klasyczne, to były języki obce. Jeśli człowiek wychodził z ówczesną maturą, to nie był ktoś taki jak dzisiaj profesor Bartoszewski, profesor Środa, profesor Hartmann i lada chwila każdy inny tworzył taki tytuł. Czyli stawiajmy na
najmłodszych. Oni są radykalni. Oni wiedzą, że już nie mają nic do stracenia, bo im zabrali wszystko. Ale pomagajmy im z samych sił. Uczmy ich, tłumaczmy. To, co mówił profesor Nowak o tych elitach, o zmianie, o tych karierach, które się narodziły w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest to, czego oni nie znają tak naprawdę. Ja byłem zszokowany kilka lat temu, gdy wznowiłem taką działalność, jeżdżąc po kraju, mówiąc o tym, że zetknąłem się z ludźmi, którzy są pełni dobrej woli, są świetnie wykształceni, znają języki, bywali na Zachodzie, ale nic nie wiedzą o Polsce, nie wiedzą, kto jest kim, nie znają prawdziwych życiorysów, nie znają poprzednich nazwisk tych ludzi. Co więcej, gdy ponad 20 lat temu zacząłem grzebać im nie po nieeuropejsku oczywiście, w życiorysach, przypominać rodowody KPP-owskie, ubeckie, NKWD-owskie, to nawet z tak zwanej prawej strony, właściwie bardziej z prawej strony, spotkały mnie ataki. To jest żydożerstwo, to jest nieeleganckie, że dzieci nie odpowiadają za rodziców. Ja nie chcę odpowiedzialności dzieci za rodziców. Ja chcę tylko odpowiedzieć na pytanie, kto jest kim, skąd się wziął. I wtedy dopiero rozumiemy, dlaczego taki jest. To wszystko się łączy z rzeczą najważniejszą. Przestańmy się bać. Nas jest więcej. Jeśli jesteśmy pojedynczo, działamy pojedynczo, to nas nie tylko można zastraszyć, ale może przyjść seryjny samobójca, może przyjść, to nam wytłumaczy, że nie postępujemy właściwie, że robimy, że to jest niepotrzebne i takiej działalności zaniechamy. Czy będziemy głośniej krzyczeć, wyraźniej, czy będzie nas więcej, tym trudniejsi będziemy do pokonania. Można to robić, a skoro można, to trzeba. I pamiętajmy o tym. To nie jest tak, że my się szykujemy, bo będą jakieś wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie i wtedy na te kilka tygodni kampanii zmobilizujemy siły, zaczniemy rozdawać ulotki, chodzić po domach. Nie, to jest za mało. Kadencja wyborcza to jest pełne 4 lata czy pełne 5 lat. Dzień w dzień. Wstając rano powinniśmy myśleć, co dzisiaj można zrobić na rzecz wyborów, które będą za kilka lat, bo to już się zaczyna. Oni są do tego przygotowani. Mają środki, mają możliwości, oni o tym myślą. My, wychodząc w ostatniej chwili, powodujemy to, że jesteśmy pospolitym ruszeniem, które można po prostu rozpędzić bardzo łatwo, bo jesteśmy nieskoordynowani. I tak jak tutaj, przypuszczam, że efektem tego spotkania będzie podział na jakieś zespoły, gdzie każdy sam sobie dobierze tematykę, sam każdy sobie określi, co może z siebie dać i oczywiście to powinno być jak najwięcej i na jak najlepszym poziomie, ale żeby to móc osiągnąć, to sam będzie się uczyć. Żeby móc uczyć innych, żeby być wzorem, trzeba wiedzieć od tych, których uczymy, kilka razy więcej. I nie obawiać się tego, że oni nas przerosną, że za chwilę będą lepsi, mądrzejsi, że będą wiedzieli jeszcze lepiej. To jest prawdziwa radość. Po to istniejemy, żeby każde następne pokolenie było lepsze od nas. I taki powinien być finał. Z dnia na dzień, z roku na rok powinniśmy poprawiać stan edukacji. Polska na tle innych krajów świata i tak wygląda lepiej. Tam jest zdecydowanie gorzej. Ale to wcale nie znaczy, że nasza młodzież jest dobrze edukowana, że kadra nauczycielska czy kadra akademicka jest profesjonalna i do tego przygotowana. Bo wystarczyłoby, gdybyście Państwo się zapoznali z tytułami, z nazwami wykładów na wyższych uczelniach, z nauk społecznych, te wszystkie nowoczesne rzeczy. Po pierwsze, był bełkot intelektualny, po drugie treść, która nie ma nic wspólnego z nauką, z nauczaniem, z prawdą, z dążeniem do czegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie ogłupianie. W wielu zakresach trzeba się uczyć samemu. Do szkoły musimy chodzić, bo jest taki przymus. Dobrze byłoby, żeby ta nauka odbywała się w domu. Ci, którzy taką drogę wybierają, nie żałują, bo są w stanie w ciągu 2 miesięcy nauczyć dziecko więcej, niż to dziecko przyniesie ze szkoły przez cały rok. Może to jest jakieś rozwiązanie. I takich rozwiązań szukajmy w każdej dziedzinie, w każdym zakresie. Wszędzie tam, gdzie można być na swoim, gdzie można ciężko pracować i coś z tego mieć, to trzeba to robić, bo wtedy człowiek staje się niezależny, przynajmniej częściowo niezależny od tego, co jest przemocą nad nim, od państwa, od jego struktur, od jego instytucji. Państwo nam nie powinno w niczym przeszkadzać. My państwo powinniśmy szanować. Aparat wymiaru sprawiedliwości, nieładnie nazywany, bo on jest bardziej w tej chwili wymiarem niesprawiedliwości, powinien być dla nas przyjazny. Ale przecież nie jest.
byle sędzia, byle prokurator może z nami tak naprawdę zrobić wszystko. Jest bezkarny. Nie odpowiada za nic, bo to jest korporacja. Poseł, senator może nam naobiecywać niestworzonych rzeczy, ale później, jak już jest wybrany, on się do nas odwraca plecami i robi co chce. Nawet się nie tłumaczy, bo już nie musi. Będzie zabiegał o nasze względy w następnej kampanii wyborczej. Nie możemy mu nic zrobić. Nie możemy go odwołać. Musimy walczyć o zmianę tego wszystkiego, o zmianę przepisów. Każdą możliwą, legalną drogą, jaką możemy w tej chwili iść, powinniśmy iść. To musi być stałe, systematyczne i musi się powiększać. Mamy rodziny, mamy sąsiadów, mamy jakieś środowisko w pracy. Gdziekolwiek tylko jesteśmy, powinniśmy ludzi pobudzać do myślenia, do działania. Dawać im przykład, że można, a skoro można, to trzeba. I nagle się okazuje, że wokół nas są tacy sami ludzie, że jest nas dużo więcej niż myśleliśmy. Tylko my ich nie znamy. Jest anonimowość. Mieszkamy w jakimś bloku, w jakimś mieszkaniu, obok są sąsiedzi. Wiemy o nich czasami mniej niż nawet jak się nazywają. Nie wiemy o nich nic. Ta więź społeczna całkowicie zanikła. Co nas łączy? Telewizor, bo tam mówią prawdę. I bardzo często jest taka argumentacja tych zwykłych, prostych, zmęczonych ludzi. To, co pan mówi, to jest nieprawda, bo gdyby tak było, to by to w telewizji mówił. Ludzie wierzą w tej chwili w media, wierzą w telewizor, a nie wierzą w sobie. To wszystko jest o zmianie. I nie jest tak, że wybierzemy sobie jedną dziedzinę, będziemy nad nią intensywnie pracować i to się uda. Bo to są naczynia połączone. Jak ruszymy jedno, to trzeba ruszyć wszystko na raz, czyli wszystkie ręce na pokład. Dziękuję bardzo.